patrzcie, co tutaj robi Tomek. Siemaneczko, czy ja przygotowuję kamerę, słuchajcie, bo zobacz, pokaż tu lepiej, co się będzie działo. No właśnie na to. Będzie śmiech. Spotkały się trzy Saturny. Raz, dwa, trzy. A tam jest jeszcze czwarty podłączony. Tak więc jest tutaj trochę sprzętu. A tutaj Maciek operuje soundtrackiem z Wipeouta. Odpalonym na Xboxie. Z aplikacji, która źle odczytuje tytuły piosenek. No i która jest taka średnia na jedza, jak ma być 4. Aplikacja średnia. A tutaj kolekcja Tomka. Ultimate Mortal Kombat na Saturna. Virtua Cop 2. I tutaj też jeszcze kilka gier. Sega Rally, Mortal Kombat 2. O, dobre tytuły. Battlestorm Firestorm Thunderhawk 2 od Core Design. Fajny symulator śmigłowca Apache. Jest 3D pad do Knightsa. Instalujemy na konsoli Tomka. Zobaczcie tutaj. Z Tomkiem jesteśmy. Yo, Maciek. Jesteśmy po nagraniach materiału. No jeszcze przed nami trochę. Dwa modele Segi wystawione, pierwszy model, drugi. Będziemy jechać. Tak, tutaj wspólna kolekcja, więc dokładnie. Zmiksowaliśmy nasze zbiory. Żeby pan czekajcie. Jest dużo Japończyków. Nie ma Semika. Są takie gry, które teraz kosztują już tak horrendalne pieniądze, jak na przykład Panzer Dragon, który kosztuje 3000 zł. Więc to już jest naprawdę... Ale chyba robią te reedycje jakieś. Tak. To też widziałem na Saturna. Reprodukcje. I nawet na eBayu je sprzedają. Tak? No bo czasem nawet trzeba zaznaczyć. A w jakich cenach są te reprodukcje? Normalnie za to. Tak. Powinny być. Ale normalnie są zrobione. Ale z ciekawości chciałbym dorwać taką reprodukcję, bym zobaczył. Bo reprodukcję widziałem na Mega Drive'a chociaż. I no, ładnie się też prezentuje, nie? No ale wiadomo, no, to nie jest, wiesz, to jest wszystkiego się wiadomo. Tak więc widzicie tutaj pokaźną kolekcję akcesoriów. Zobaczcie tutaj, jak pięknie wygląda grill. Tutaj Boluś, piękny piesio, bokserek. A tutaj chłopaki patrzą na tajemną wiedzę. Tajemna wiedza z Saturn Extreme, z akurat się nie zgodzę. No okej, okay, może do tego jako fan. O! Siemanko. Ej ludzie. Wracamy właśnie z Maćkiem od Tomka. Pożegnaliśmy go gdzieś tam na torach kolejowych. Wrócił do domu, a my idziemy do autobusu. Skończyliśmy nagrywanie, cały dzień nagrywania. Plus mały grill wodny. Dokładnie. Tak więc świetnie spędzony czas. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia, hejka. Koniec dnia. 22.05. Udało mi się wreszcie dojechać metrem. Już jestem prawie w domu, jeszcze tylko kawałek muszę się przejść. Cały dzień nagrywania. Weekend nastaje, wszystko zostało nagrane, praktycznie materiały. Zresztą tak jak widzieliście, Sega Saturn. Niedługo Tomek będzie wrzucał materiały właśnie z tego Big Game'a, tak więc oczekujcie naprawdę fajnych dyskusji, analiz, naszych jakby przemyśleń. No i wszystko to w big game'owej atmosferze graczowskiej sielanki. Pozdrawiam.